Zastanawialiście się może kiedyś, jakie są najgłupsze pomysły, na jakie ktoś wyłożył pieniądze? Ile one zarobiły i dlaczego coś, co przyczepiacie sobie do tyłka, nie jest raczej dobrym wynalazkiem? Tak, i chodzi nam o pomysły modowe i okołomodowe i dlaczego haczyk do dupy nie zebrał do końca pieniędzy, jakie miał zebrać, a także czy na pewno powinniście mieć coś takiego jak koszulka z dedykowaną torbą na wymiociny. Jako że ja wybierałem te pomysły, no to Karol będzie taką osobą, która będzie oceniać na świeżo i zobaczymy, co pomyśli na przykład o naszym pierwszym genialnym pomyśle, czyli o czymś, co nazywa się Modern Tie. Jeżeli sobie pomyślę Modern Tie, co ludzie mogliby zrobić z krawatem? Mogliby na przykład tam wpakować zbiornik na alkohol. Żeby... Mogliby tam wpakować kupę plastiku, co ty na to? Kupę plastiku mogliby tam wpakować. No na bank w jakiejś formie kupa plastiku tam jest. Że on jest, nie wiem, wodoodporny, plamoodporny, ognioodporny, dziecioodporny, idiotoodporny. To nie do końca to, co miałem na myśli, ale zobacz. Jak głowa Transformersa, albo jak ta taka głowa wilka z Wiedźmina, którą sobie kuce czasem wieszają na szyi. I dokładnie po to jest ten krawat, że można sobie go powiesić na szyi. No. Dobra, nieważne. W każdym razie ci goście wyglądają trochę jak niskobudżetowa wersja Suits. Harvey Specter, tam jakiś tam i ten drugi. Ale czy to nie działa jak na prestiżowo na ciebie? Nie myślisz, że wow, ale bym dał pieniądze temu człowiekowi? Znaczy, jak widzę ten węzeł i cały ten pomysł, to wyobrażam sobie ludzi, którzy... Musicie zobaczyć to wideo, jak to działa. Się będzie wyświetlać. Jest to obrzydliwe. Absolutnie disgusting. Absolutnie haram. No nie, ale chodzi po prostu o to, że kojarzy mi się to z takimi gościami, którzy jeżdżą złotym BMW, którzy chcieliby być eleganccy, ale ich poziom irytacji i denerwowania się jest tak niski i szybki, że oni nie mogą się nauczyć wiązać krawata, bo to ich przerasta, nie? Więc oni muszą mieć przypinany krawat, a poza tym to jest taka nowinka techniczna, którą można się pochwalić. To jest jak noszenie takiego jak noszenie trzech równych narzędzi na twoim krawacie. Jak ci się to podoba? To jest po prostu brzydkie. Po prostu brzydkie i głupie. Przede wszystkim. To powinno mieć cenę stary jak baryłka ropy. Na minusie. Werdykt. Smród. Mamy 3 naboje. No. Z czego to tak naprawdę jest jeden nabój, który może służyć za 3 rzeczy. Okej. Wyobraź sobie, że potrzebujesz mieć na naszyjniku. Co byś z tym zrobił? Próbowałbym to kupić w GTA San Andreas. Bo wygląda to jak coś, co można CJ-owi zawiesić na szyi w GTA San Andreas. Tak, wraca na Grove Street. Tak, home. Macie płaski, krzyżak i taki skośny płaski, którego... Nie, to jest nóż. To jest nóż? Nóż, więc możesz ciąć. Ile to dla ciebie jest warte? Czy to jest nóż, którego ostrze ma długość jakieś 7 mm? Ile by to było dla ciebie warte? Życie. Byłoby warte dla mnie życie. Nie no, tak takim kozikiem? Patrz, jak jest mały. Wow, możesz rozciąć puszkę pełną napoju. To jest dokładnie to, co trzeba robić z puszką. To jest bardzo nam potrzebne. Potrzebujemy tego. Na wideo promującym była kamera RED. Oceniam to bardzo wysoko. Bardzo dobry produkt. Bardzo dobry produkt. Ile byś za to dał? 100 dolarów? Pod warunkiem, że przyszedłby z kamerą RED. $30. 30 dolarów za pseudo nabój z bitem w środku. Tak. $9. Jakbym na $9. Jakbym na straganie nad amerykańskim morzem wśród bursztynu, muszelek i pamiątek z między zdrojów zobaczył to dałbym za to $9. Albo wylosowałbym to w tym takim automacie, do którego wrzucasz 2 złote i nie wiesz, co ci wypadnie. O, to jest satysfakcjonujące wtedy coś takiego. Tak, to jakbym to dostał, to nie cieszyłbym się. Ale nie byłoby bólu, nie? Ale dałbym za to 2 złote. Miód czy smród? Smród, ale w słoiku po miodzie. No bo jakby mi się zgubił na przykład bit, i mi się przypomniałoby, że za 2 złote kupiłem bit taki krzyżakowy. A 2 złote czy $2? Dobra, no $2. Niech stracę. $2. W kategorii najgłupszych pomysłów, takich, które są totalnie bez sensu, stawiałbym, że ten jest trochę wysoko. I może wszystkie są bez sensu. Chociaż widzę, że zawieszony jest dość nisko. I zawieszony jest tu słowem kluczem. 8 osób powiedziało, że jest to warte ich pieniędzy. $182. Myślę, że był taki moment, kiedy osoba, która założyła ten Kickstarter, zapytała, dlaczego nikt nie wpłaca pieniędzy na mój Kickstarter, i wtedy jego mama pokazała mu swoje 7 multikont i dlatego tutaj jest 8 osób, które wpłacają. Ja myślę, że jego kot mógłby odpowiedzieć, albo jego jamniczek mógłby odpowiedzieć, nie wiem Andrzej, nie wiem. To jest pomysł, który wynalazł pilot. Okej. Okay. I kosztuje to $15. To jest taka... hak, który sobie mocujesz do tyłka. Do paska. Do tyłka. Jak możecie sobie na przykład kaburę zaczepić na pasku, tak z tyłu paska możecie sobie zaczepić hak, żeby podróżować bez użycia rączek, że tak powiem, bo swoją walizkę możecie zaczepić o ten hak i po prostu ją holować. Możecie, jeżeli na przykład jesteście zapalonym tirowcem i nie możecie żyć bez naczepy, to jest idealny pomysł dla was. Przedłużenie waszego ciągnika siodłowego. Znaczy ogólnie ten hak to jest... Japończycy, czy ogólnie Azjaci mają takie coś, co się nazywa chindogu, czyli coś, co teoretycznie powinno poprawiać komfort waszego życia, ale jest bardzo krępujące w użyciu. I głupie. I głupie. I to jest właśnie takie chindogu, taki hak, który macie na wysokości kości ogonowej i przyczepiacie sobie do niego walizkę. Ja widzę tu zagrożenie natury fizycznej. Smród. Szczególnie ze względu na miejsce umiejscowienia. Miejsce, w którym się namocuje. Smród. MyHitch. Ciekawe, czemu iHitch się nie nazywał. Dlatego się nie sprzedało. iHitch. Pijesz kawę? Nie. A może chciałbyś być gdzieś w jakimś miejscu, gdzie masz sobie telefon komórkowy i chcesz się napić kawy. Czekaj, wyobrażam to sobie. Mów dalej. Więc wyciągasz sobie iPhone'a. Albo inny telefon komórkowy. Klikasz coś również i masz kawę. Nie wiem, jak to działa. W sensie, że coś się montuje do telefonu, albo jest to specjalny telefon. Obejrzyjmy film. Okej, obejrzyjmy film. Wygląda naprawdę dobrze, przekonuje mnie to. Poczekaj, idziesz ulicą i myślisz, ale ładna dziewczyna. Okej. Jaka jest twoja pierwsza myśl, która ci wpada do głowy? Podzielmy się, najpierw ty. Wstydziłbym się zagadać. Moja pierwsza myśl to zrobiłbym jej kawę. Jestem zajęty, więc... Twoja pierwsza myśl, zrobiłbyś jej kawę. Tak, no i w tym momencie, kiedy mam ten produkt, to idąc ulicą mogę po prostu wziąć mój telefon i powiedzieć, hej, zrobić ci kawę? Jesteś mała. Idźmy dalej. You have time for coffee. To się nazywa mokase. Mokase, bo kawę się nalewa. Ale to sztrobi tam jakoś chyba. Właśnie, to jest po prostu termos? Nie wiem. Moim zdaniem to jest po prostu termos. I do tego jest aplikacja, która pokazuje tylko prostą animację, że niby kawa się robi i w momencie, kiedy się robi, to ty nalewasz ją. Właśnie, a co jeżeli nie mam kubka? Czy wtedy z MyHitcha odpinam kubek? Nie, z MyHitcha odpinam kubek i z Mokaisa nalewam. Na MyHitchu masz? Tak, chyba że może kubek powinien być w głowie Transformersa. Ej, to jest tak, gdyby połączyć wszystkie te produkty, to był naprawdę dobry produkt. Ale tutaj jest nawet patent. Coffee maker goes brrr. Mokaromi, a można to przeczytać jako makaroni. A to jest włoski produkt. Znaleźć to głupi pomysł. Smród, chociaż pachnie kawą, więc ładnie. Karol, są czasem takie pewne niewypowiedziane pragnienia, które mamy jako ludzie. I zadaniem producentów, zadaniem osób, które coś tworzą, jest odpowiadać na te pragnienia, które ludzie nawet nie wiedzą, że mają. Czy posiadanie kaptura, który jest kapturem, nie musząc mieć bluzy z kapturem, jest takim pragnieniem? Chcesz mi powiedzieć, że to jest produkt, który jest kapturem, który niezależnie od tego, czy masz kaptur, czy nie masz kaptura, czy jesteś w t-shircie, czy nie masz nic na sobie, może masz koszulę, to możesz też mieć kaptur. Właśnie to jest ciekawe, ja chciałem powiedzieć, że tu jest gościu, który sobie gra na konsoli, je popcorn. I jaki będzie upierdolony ten kontroler. Tego popcornu. To się nie chodzi. Ale w sensie na to zwróćcie uwagę. Może on wyciera to w kaptur. Kto z was nie chodził czasem w czapce po domu? Niech pierwszy rzuci popcornem albo upieprzonym padem. Nie? Albo upieprzonym kapturem. Albo upieprzonym kapturem. No. Przypomina mi się Resident Evil. I ten taki piramidogłowy. Taki, to był chyba boss jakiś czy coś takiego. Tak, ja myślę, że zostało. Czyli to jest to... po prostu do cosplayu. Jest nieważne. Mnie ciekawi słowo hub. Bo jest hud, to rozumiem. Eclipse też rozumiem, bo to zaćmienie mózgu. A hub? Jest wideo promocyjne do tego? Let's find out. Let's find out. Let's find out. To jest to? Okej. Okay. Dobra, próbowaliśmy przed chwilą obejrzeć to wideo i on nie mówi nic przez pierwsze dużo. Czekaj, oni zrobili też wcześniej. Lubię tą piosenkę. Stary, nie rozwiązuje żadnego problemu. Nawet nie tworzy problemu. Ty myślisz, że to tworzy problem. Masz dyndający wokół szyi kaptur. To nie jest taka trochę tęsknota za średniowieczem? Ty się bawiłeś w rekonstrukcję, w średniowieczu nie było czegoś takiego. W momencie wyświetlimy tu moje zdjęcie. Tak. Smród. Smród, no zdecydowanie smród. Smród. Co dalej? I zebrało $10 000 prawie. Tak. To jest moje ulubione, co tutaj jest chyba wszystko. To się nazywa Barfsuit. Otóż ty, Karol, jesteś takim strasznie imprezowym zwierzęciem po prostu, tak. Że idziesz i jest po prostu takim człowiekiem, który nie wraca czysty do domu. Nie. No i to jest dla ciebie. Tak. Popatrz na to. Jeśli masz taki problem, to zakładasz to co ma oczka. One mają możesz funkcję! Możesz sobie przyczepić torbę na wymioty, bo... Czyli to jest jakbyś wziął siedzenie w samolocie i zrobił z tego koszulkę. Okej, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo... $3! I 3 osoby! Ja bym dał temu $1. Ja też dałbym $1. Ale poczekaj, bo jakby... Ale nie, kupiła mnie aparycja tego człowieka, absolutnie. I on jest podwójnie tutaj. Please support us. Ale też on ma taką energię w sobie i werwę jak gość od The Room. Ej, to jest chyba nawet na dobrej wysokości, jak tak pomyślę, bo te oczka są tak tutaj, no tak. Nawet nie trzeba mieć cela jak chłop z wesela, bo jak przecież wiadomo, baba z wesela cela nie ma. Tak przynajmniej, no jest takie, masz cela jak baba z wesela, jest takie powiedzenie. Obrażasz mnie? Absolutnie nie, gdyż ja... Absolutnie nie. Ja, Piotrek, uważam, że ty musisz mieć bardzo dobry cel, gdyż byłeś łucznikiem. A, no tak. Ze względu jednak na specyfikę smród. To jest kolejny wspaniały projekt. $5 zebrał, ponieważ... Zobacz, ale jeden wspierający. Zobacz. Hello, my name is Howard Lee and I'm the visionary of three-dimensional urban sports. $50 za to, że możesz sobie wybrać jeden z designów, które oni dają. Okay. I jeszcze tam będzie ich znak wodny w postaci loga. Ale jeśli zapłacisz $75, to możesz tam dać co chcesz. Razem z ich logo. Wow. Jeśli zapłacisz $100, to nie ma ich logo. Grafiki takie jak z bazaru z początku XXI wieku w Polsce. Jak byłem w podstawówce i byłem takim hip-hopowcem, to chciałem mieć takie nadruki na koszulkach. To był 2014 rok? Wcześniej? Nie. Making my dreams area. Oh. Fajny design, nie? On jest, to jest visionary Howard Lee, graphic designer. Smród. Strasznie. Karol, nie wgłębiając się w twoje poglądy na różne tematy, chciałbym zapytać, czy masz potrzebę manifestowania swoim ubiorem tego, w co wierzysz? Podeszłem. Na przykład Izbin ateist, dzięki czemu możesz powiedzieć, że jesteś ateistą w butach, które wyglądają jak z przedwojennych Niemiec. Właśnie, jakby, to nie jest tylko kwestia tego, że tam jest napis Izbin po niemiecku, nie? Ale chodzi o to, że one naprawdę wyglądają jak buty sportowe z przedwojennych Niemiec, nie? Jakbyście byli sportowcem w pewnej znanej organizacji młodzieżowej, te buty są głupie. W sensie... Są brzydkie. Są brzydkie, to po pierwsze. Po drugie, wyglądają jakby były niewygodne, albo jakby ktoś zrobił krzywdę butom do kręgli. Podoba mi się tutaj jedna rzecz. W sensie najpierw to, że to zebrało $60 000. To jest genialna rzecz. Ale drugie to to, że kiedy dajesz $1, no, to obiecują ci, że w zamian dostaniesz nic. Wielkie, przyciągająca, wielką, przyciągającą pustką no. Rozumiem. Jakby kształt twojego zdania obrazował to, co będzie, jak zapłacisz $1. Nic. Tak. O! Dla mnie to jest kontrowersyjne. Myślę, że bardzo wielu facetów pomyślałoby, że to jest w ogóle atak na ich męskość, żeby coś takiego nosili. Ciekawi mnie, jaka jest twoja opinia. Może to jest, może to nie jest smród. Może to jest coś ciekawego, może to jest coś dobrego. Ciekawi mnie, jak to ocenisz. To jest podwiązka? Takie... Zakładasz sobie to na nogę i trzyma ci koszulę. Co o tym sądzisz? Sądzę, że tak. No, możesz to nazwać podwiązką, bo faceci kiedyś nosili coś takiego jak podwiązki do skarpet. I mi się wydaje, że podwiązki do koszul też były. Na pewno ktoś próbował produkować koszulę trochę w wersji body, że się je zapinało pod majciochami, żeby wam koszula nie wychodziła ze spodni. Czyli to jest trochę odkopanie bardzo historycznego wynalazku i próba sprzedania to w XXI wieku. No, wygląda to dziwnie, jak to jest tak, ale no jak ma się spodnie, to tego nie widać. No tak. Pytanie jak z komfortem, nie? Czy to nie ciągnie za bardzo, bo to jakby naturalnym jest to, że koszula wam wychodzi, nie? I tu po prostu widać, jak ona się strasznie naciąga na tym zdjęciu. No ale jeżeli macie bardzo duży problem, że koszula wam wyłazi... Dobra, Karolu, 100 tysięcy dolarów zebrało to od 2000 ludzi ponad, czyli ludzie co docenili. No bo ludzie realnie mają taki problem. Ja na przykład przestałem mieć taki problem. Jak mi koszula wyjdzie, to sobie ją po prostu poprawię. No bo jeżeli macie za krótką koszulę, to będzie wam wyłazić, nie? Albo jeżeli macie zbyt niski stan spodni, też wam będzie wyłazić. Wystarczy mieć odpowiednio długą koszulę, jeżeli macie zamiar ją wsadzać w spodnie. Jeśli masz koszulę do kolan i spodnie tutaj, to nie będzie problemu. Jak Obelisk? Nie, jak stalagmyt. To jest miód, tak? Miód, to jest okej. Kupiłbyś to. Znaczy nie kupiłbyś, ale to ma sens. Nie hejtowałbym tego. Nie hejtowałbyś. Tak. Brawo. Nie hejtowałbym tego. Udało się. Mam coś dla ciebie. Lubisz otrzymywać komplementy, Karol? Nigdy nie wiem, jak je przyjmować. Strasznie problematyczne. Chociaż kiedyś na tym kanale powstał taki film, jak przyjmować komplementy. Tak. Pewien znany profesor się wypowiedział w tym temacie. Jeżeli lubicie, cenicie, albo nie widzieliście nigdy w akcji, to polecamy. Był też film, dlaczego nie warto być skromnym, na przykład. Tak. No i pomyśl sobie, że chciałbyś, masz taką potrzebę, nie wiem, potrzebujesz podnieść swoje poczucie własnej wartości, albo bardzo lubisz po prostu komplementy i chcesz mieć jakiś element garderoby, dzięki któremu to się dzieje. No i mówi się, że to właśnie buty są takim czymś, co przyciąga wzrok. Podstawą, kobiety właśnie lubią, też tak lubią. No i ja właśnie patrzę na to, tak próbuję na to nie patrzeć, ale one naprawdę przyciągają wzrok. Tak. Naprawdę nie sposób na nie nie patrzeć. Tak. To są broksy. Niektóre nie są aż takie brzydkie. Jeżeli nie widzieliście jeszcze naszego filmu o butach eleganckich, niskich, to zapraszamy na bardzo fajny film o tym. Jeśli chcesz otrzymywać komplementy, to te buty są do tego idealne, tylko że będą działać trochę w inny sposób niż byś chciał. Bo kiedy je założysz, to ludzie będą ci mówić: ja naprawdę szanuję, że jesteś tak odważny, że założyłeś takie brzydkie buty. W sensie? Są paskudne. Są paskudne. No dobra. Są brzydkie. Karol, to będzie coś z naszego podwórka. Tak. Polskiego podwórka. Tak. No i mamy tutaj coś, co się nazywa Męska Szafa Instrukcja Obsługi. To jest ta książka, w której każą ci wyrzucać rzeczy z szafy, a później kupić inne, żeby były bardziej uniwersalne. Tak. Oni chcą, nie dość, że biorą od ciebie 59 zł za książkę, to jest jakiś absurd. Wiem, jak to boli, bo kupiłem i żałuję. No i pokaż sobie w środku. W środku jest nic. Jest 100 stron merytorycznych artykułów, w których naprawdę jest wiedza. Żartujesz. Naprawdę tu jest wiedza. I co tam jeszcze? Później jest... 60... I to czytałeś, tak? Tak. Później jest 60... książkę. Tak głupie. Później jest 60 rzeczy, które faktycznie są takie, że ciężko, żeby się nie podobały. Takie basiki, podstawa. A później z tych 60 rzeczy oni udowadniają w różnych stylach, jak to nosić. I to też się wszystko trzyma kupy. Bez sensu. Czyli tutaj jest dużo merytorycznych artykułów, rzeczy, które są dla ciebie uniwersalne i jeszcze zestawy, które możesz bez problemu złożyć, bez w ogóle myślenia nawet o tym. Bezsensowna publikacja. I ktoś to kupuje. Kupiło to 2000 ludzi już. Wow. Ile hajsu oni musieli na tym zarobić pewnie. Podobno niedawno wyszli na zero. O, masakra. Ostateczna tabela rozmiarów. Proszę Karol, ciebie. No. Karol, dlaczego ty tutaj jesteś? Piotrek? Dlaczego ty tutaj jesteś? Męska szafa instrukcja obsługi. To jest naprawdę niegłupi pomysł. Jest tam bardzo dużo suchych żartów też. Tak. Jeżeli lubicie suche żarty... To było 1, 15, 13, 12, dużo w każdym razie najgłupszych pomysłów, jakie widzieliśmy na Kickstarterze, Indiegogo czy na polskim wspieram to. Jak widzicie, było dużo głupich pomysłów, było bardzo dużo mądrych pomysłów, które są godne każdych pieniędzy, a nawet jeśli chcielibyście taką stylową maseczkę, to też takie mamy. Co sądzisz o tym, co właśnie zrobiliśmy? Ja mam taką refleksję, że jak mi powiedziałeś o tym, że będziemy oceniać najgłupsze modowe rzeczy z Kickstartera, to byłem gotowy na naprawdę takie, no... Głupie. Tak, bez totalną sensu. Hałę, bez sensu, nie? Na barfsuty byłeś same takie, czy jeszcze? Barfsuty, które mają hak, świecą i są kuloodporne. Okej. Takie coś, co rozwiązuje wszystkie problemy. I możesz się podpiąć naraz... sobie tutaj jak krawat. Tak, wszystkie problemy naraz, których nie masz. Takie rzeczy, że... Bo one były takie... Mam wrażenie, że nad częścią z tych pomysłów ktoś siedział 3 sekundy, nie? Na zasadzie, kurde, nie chce mi się chodzić do pracy, szef mnie wkurza, wymyślę rewolucyjny produkt, zrobię na nim miliony. Barfsuit. Bum, Kickstarter, nie wyszło. Czyli jakby generalnie smród, ale nie aż taki jak myślałeś. No, jakby jestem zaskoczony... Dobra. Jakością tego. No, mimo wszystko jestem zaskoczony tym, że... I tym, że to zbierało tyle pieniędzy. Nie mogłem zareagować... Dziękujemy wam bardzo w takim razie za obejrzenie tego wspaniałego materiału. Jeśli wam się podobało, dajcie znać. Jeśli macie takie idiotyczne pomysły, które widzieliście, też dajcie znać. Może w sklepach są, może wcale nie były na Kickstarterze. Tak, właśnie. Jeśli widzieliście coś takiego głupiego, dajcie znać, ocenimy to. No może nie będziemy tego kupować, bo szkoda nam na to pieniędzy, ale dziękujemy, że tu byliście. Piszcie w komentarzach, czy wam się podobało. Zestaw widza, czyli to, co się pojawiło pod tagiem męska szafa bez polskich znaków na Instagramie. Dzisiaj oceniamy to, co ma na sobie podkreśnik Kaziu. Kaziu zatostował coś, co jest takie typowo amerykańskie ze sznytem na Steve'a McQueena, albo ze sznytem Steve'a McQueena. Podstawą tego jest rudobrązowa szerpa, do tego jest jasny golf, dżinsy i brązowe skórzane trzewiki. Całość wygląda naprawdę dobrze, jest bardzo w moim stylu i ogólnie nie ma się tutaj w zasadzie do czego przyczepić, więc mega, mega spoko zestaw. Do tego też okulary w klimacie, a nie jakieś takie totalnie z czapy. Chciałbym oglądać takich zestawów więcej. Naprawdę mega spoko propozycja, Kaziu. Szacunek. A jak z twoim zestawem, Karolu? Co masz dzisiaj na sobie? Co mam dzisiaj na sobie? Pokażę wam za chwilę, ale mogę wam powiedzieć. Jako bazę, od której wyszedłem, bo ja czasem tak sobie komponuję zestaw w ogóle. Karol interesuje się militariami, dlatego on musi mieć bazę. Tak, ja muszę mieć bazę. Muszę mieć bazę, w tej bazie musi być czołg. Podstawą wyjścia do komponowania tego zestawu, bo ja czasem jakby wychodzę od zupełnie różnych rzeczy, była moja ulubiona lniano-bawełniana koszula, błękitna w białe pasy. Do tego jest denimowa kurtka tracker, oliwkowe chinosy, klasyczny brązowy pasek i zamszowe brązowe mąki.